No, cześć kochani. Słuchajcie, szybciutko robię dzisiaj tą y, tygodnióweczkę, nie będę się rozgadywać. Także wy wiecie, że lajki, komentarze, suby, jeżeli się Wam to do czegoś przydaje. Ja wiem, że mam zrobić czytanka. Zaczynamy od raka, kończymy na bliźniętach. Daty 29 czerwca do 5 lipca robimy. No, jeszcze następna tygodniówka, w następną sobotę będzie jeszcze robiona tu, w sensie w Dublinie. A kolejna za dwa tygodnie. jakoś już to będę musiała ogarnąć, będzie robiona już z Polski. Mm. No, także. Także takie takie siupy. Takie buty będą. Z Polski będziemy robić. No. Zobaczymy. Dobra kochanie. Co to ja robię? Mi się chce spać dzisiaj trochę. To tak uprzedzam. Jakbym ziewała czy coś, to się nie przejmujcie. Jakby co, to nie widzieliście. Bo u nas zaczęło padać, ciśnienie poszło w dół. Co prawda głowa mnie w ogóle nie boli. I to jest pozytywne. Bo ja czasami tak miewałam w przeszłości. A już tak nie mam. No i bardzo fajnie. Ale spać mi się chce. Poszedł wieczorek spać. W środku dnia. Poszedł, oj poszedł. Bo dla mnie jest środek dnia. Może troszkę później, po południu już jest. Kochani, dobra, koniec gadania. Lecimy, lecimy, bo naprawdę ja nie chcę, żeby to Bóg wie ile trwało, bo po prostu. Chce mi się spać. No, dlatego chcę to szybko przelecieć i luziczek. I idziemy, nie wiem co tam będziecie robić dzisiaj wieczorkiem. Dobra, kochani, raczulisiu, raczulisiu. Od 29 czerwca do 5 lipca sprawdzamy, co u raków. Uh. No co to się dzieje, kochani? Chyba będziecie mieć jakiś powolny ten tydzień. Rada dla raków. O Jezu. No, chyba się Wam mało będzie chciało. Słuchajcie, tutaj podstawa, nie podstawa, no podstawa ale yy, przyczyna tego, co się tutaj wydarza. Albo nie szukacie pracy, albo macie yy, związek, w którym ktoś się nie chce angażować, albo chcielibyście mieć, mieć związek, a druga strona się nie chce angażować, albo Wy się nie chcecie angażować, ktoś tu się nie chce angażować. Jeżeli coś macie. To nie pracujecie nad tym, nie idziecie jakoś do przodu, nie rozwijacie tego. Jeżeli ktoś do Was wraca, to nie naprawiacie tego aktywnie. Jakakolwiek praca, lub nowa praca, lub szukanie pracy, lub projekty jest u Was w tym tygodniu. Co? Przyblokowane. I macie nie robić na siłę. No to nie wiem, być może będziecie mieli taki troszeczkę. Wolniejszy tydzień, taki bardziej jakiś relaksacyjny. No, tak to wygląda, taki bardziej emocjonalny, spokojny, taki w sensie spokoju. Nie w sensie, że będziecie płakać, tylko w sensie spokoju. No, ale dobra. Macie pokazaną odwróconą buławę i rezygnację, poddanie się. I teraz tak. Albo was szlaczu Lisiu trafi. No nie wiem, was albo człowieka, który jakoś gdzieś ma wpływ na was. Bo to może być taki szlaczulisiu, to jest taki, o ja się poddaję, ja to już nie to już mam. Nie, w ogóle nie dam rady. To to już jest za dużo. To to już dla mnie po prostu jest taka masakra, że mi szlak trafił, mam dość już o to się nie staram. Nie wiem, z czym to jest związane. Może być ze związkami, może być z romansami, może być z różnymi rzeczami. Szlaczulisiu kogoś trafia. W sensie złość. No, mam nadzieję, że nie rękoczyny. Mam nadzieję. Miśki. No. no. Znaczy, no to nie wiem, czy Wy byście kogoś bili, czy Was ktoś by tam gdzieś... Uważajcie na jakiś... Jeżeli znacie toksycznych ludzi, macie gdzieś w okolicy, trzymać się od jakiegoś dziwnego człowieka z daleka. Yy, to tyle. To tak w sensie uważania, bo na cholerę Wam to. Ktoś może się pokłócić, zarogować złością, agresją i tak czymś niefajnym. To jest raz. Ale mam nadzieję, że że to nie będą żadne takie jakieś bardzo yy, niefajne rzeczy, tylko po prostu złość, jeżeli już w sensie. Ale te same karty mówią nam o zakończeniu romansu i wtedy się nikt nie musi złościć. No, teoretycznie można by było się pozłościć, kończąc romans, prawda? Ale yy, może to być po prostu zakończenie romansu. Nie będę już z tobą chodzić do łóżka. Nie będę już cię przyjmować. Nie będę to, tamto, siamto, sramto, dlatego że ty, człowieku, jesteś jaki? Niekonkretny. To nawet nie jest ślima. Pamiętacie ślimak. Pamiętacie ślimaka. No, jak mówiłam o ślimakach, a potem zapomniałam, że jeszcze istnieją ślimaki na świecie. Słuchajcie, to nawet nie jest ślimak. To ślimak przy tym, to to jest sprinter jakiś. Słuchajcie, może tak być. I tu wtedy nie, nie trzeba się złościć, nie trzeba się kłócić. Po prostu kończycie coś, poddajecie się, macie to gdzieś i będziecie szukać czegoś nowego albo będziecie się zajmować dziećmi, jeżeli macie dzieci skupiać na dzieciach skupiać na wewnętrznym dziecku myśleć o dzieciństwie, ale to są dobre, to jest dobra energia to jest nostalgia, szczęście zabawa, przyjaźnie przyjaźnie Yhm, pomoc przyjaciół w razie gdyby tu rzeczywiście jakieś były rozstania, zerwania czy coś takiego. A wszyscy, którzy mają w planach jakąkolwiek twórczość, jeżeli by to do Was pasowało, to, mo to wiecie co? Ja Wam powiem tak, nie róbcie na siłę tej twórczości. Dlaczego? Dlatego, że y, moglibyście nie mieć weny. moglibyście nie czuć tak tego, ta pasja mogłaby tak jakoś Was troszeczkę opuścić w tym tygodniu. Y i moglibyście jakieś dzabdziejstwo stworzyć, w sensie, no tak, będziecie tworzyć, 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 a potem taki nie wiadomo, co z tego wyjdzie. No to nie przejmować się, nie robić na siłę. Nie wiem, odpocząć, ułożyć klocki Lego z dzieckiem, jeżeli macie dziecko. Ym, pobawić się tam gdzieś, no tak głupio to zabrzmiało, pobawić. Chodzi mi o radość, o jakieś fajne rzeczy, jakieś tam gry, jakieś coś, spotkania ze znajomymi. Cholera wie co, ale takie coś, żeby się. Naładować dobrymi emocjami. I tak to wygląda, że takie coś będziecie robić. Natomiast rada wasza jest, po pierwsze, musicie uważać na energię manipulacji w tym tygodniu. Manipulant, kłamca z pieśnią na ustach kłamliwą przychodzi do was, prawda? Tutaj jakieś takie e, zdolności oratorskie, kłamliwe, wiadomo, bo to jest manipulant. Ehm, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, uważać, żebyście Wy nie weszli w takie coś, żebyście nie próbowali kimś manipulować. Ale mówi nam to również, nie przejmować się, jeżeli się nie będziecie dogadywać, bo jest trudna taka energia, jeżeli chodzi w ogóle o dogadywanie. No ale to widzicie, Merkury fiurga odwrotnie zdaje się teraz w tych dniach. Więc to jest karta Merkurego, oczywiście, że tak. Więc to może wpływać na... Nieporozumienia mogą być, uważać na nieporozumienia nie próbować nic na siłę, bo wtedy zaczniecie manipulować ludźmi lub rzeczywistością, albo twórczością na przykład, czyli chcecie na siłę coś zrobić, a wyjdzie z tego, no, no nie wiadomo co, no po prostu na siłę nie robić, dać sobie wtedy trochę czasu, skupić się na Albo dzieciach, albo na przyjaźniach, przyjaciołach, spotkaniach z przyjaciółmi, na wewnętrznym dziecku, na jakiejś nostalgii, jakieś takie emocjonalne przeżycia. Może Wam to tutaj pomoże z czymś. Także uważać na manipulacje i nie robić nic na siłę w tym tygodniu. Jeżeli będziecie musieli trochę odpocząć i tak się zrelaksować, zróbcie to. Jeżeli gdzieś się Raczuliś, który szuka pracy. No to nie szuka pracy. No. no to jak nie szuka, no to jak ma znaleźć? No. no to trzeba szukać. A jest za mało. Jezu, Czesi albo Słowacy chyba się teraz ze mnie śmieją. Przepraszam, że nie wiem, y, kto się śmieje z szukania teraz, ale ktoś tam się podśmiechuje. Podśmiechujki robi. Teraz się Polacy śmieją z tego, co powiedziałam teraz, także Jezu. Boże, ale ja nie mówię brzydko na kanale. Także no, podśmiechujki to jest normalne słowo, w sensie. Dobra, misiaczki. Aż się zarumieniłam, patrzcie, widzicie? No. Ja czasami jak klapnę, to się zarumieniam. Zawsze miałam taki problem. Jak byłam dzieckiem albo nastolatką, że yy, jak wiedziałam, że ludzie na mnie patrzą, to w sensie w klasie gdzieś, no wiecie jak tam w grupie, to, to, to miałam taki problem, no. Ja się wstydziłam jako dziecko. Ale my, to, to ja się wychowywałam, przepraszam bardzo, w latach osiemdziesiątych. No to sorry, no sorry, no. To przecież zawstydzanie dzieci to było na porządku dziennym. Głównie w szkole oczywiście. No. No dobrze. E, takie, takie buty raczulisiu. takie buty. Dobra. Także szukajcie pracy. Jak, jak chcecie pracy, to szukajcie pracy. Nie róbcie jaj. Dobra. Słuchajcie, kochani. Lew, jest, zapomniałam. 29 czerwca do 5 lipca lew. Lew lew, lew, lef, lew. Co u lwiątek, a się kłócić nie chcą? No i dobrze. Albo przestaniecie, pogodzicie się z kimś. Dora, zaraz zobaczymy, o co to chodzi. Już wam pokażę zaraz czekajcie. Co jeszcze teraz robi rada? Przyczyną w, u Was też. Dobra, ten tydzień. Zakładam, że będą problemy w komunikacji międzyludzkiej. Sprawdzajcie wszyscy. Teraz e, uwaga dla wszystkich znaków. Nie zrobię tego takiego fajnego czegoś, bo ja to muszę szybko wrzucić, więc nie będę edytować tego filmiku. E, ale to jest uwaga dla wszystkich znaków w tym tygodniu uważamy na nieporozumienia w sensie we, w werbalnej komunikacji albo w e-mailach, albo w czym, bo to, co tu u Lwów również jest i wynika z nieporozumień. To jest jedna rzecz, czyli Merkury, Fiurga odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Raki miały to samo, więc ja zakładam, że tego typu energia w tym tygodniu może być. Może być silna, o to mi chodzi. U Was lwy z nieporozumienia to wynika, nie dogadaliście się z kimś, albo z urzędem, albo z człowiekiem, nieważne, ale nie dogadaliście się. Druga możliwość, manipulacja. Nie mówię już o czarach. W sensie manipulacja energetyczna, no od pewnie że może być. Ale manipulacja, ktoś kimś tu próbował manipulować, albo się mu udało, albo się mu nie udało, ale była taka energia. Dobra. Teraz pokazujecie w tym tygodniu, że po pierwsze nie chcecie się kłócić. Yy, albo ktoś inny się nie chce kłócić. Ktoś przychodzi po jakąś po jakiś rozejm, albo nie chcecie o coś walczyć. Bo to jest taka energia takiej rezygnacji z walki lub skutni. No to skutni, no to jeszcze okej, okay. ale rezygnacja z walki zależy, o co ktoś chciał walczyć. Teoretycznie nie powiedziałam, że ta karta, te, to co tutaj jakby przywiodło Was tutaj w tą, w tą sytuację w tym tygodniu, to jest też karta takiego nie niewidzenia możliwości. Nie widzę, nie uda mi się to, nie dam rady tego zrobić. No to nie walczycie. No to jak nie, nie, uznaliście, że nie dacie rady, to nie walczycie. To, to jest jedna możliwość. Druga możliwość, wyjście za jakieś kłótni nie, lub właśnie nie zawalczenie o coś. Ale mogą być też kłótnie i... Krytyka, kłótnie i krytyka. I słuchajcie, jeżeli takie coś tutaj było, to mogłoby się to zakończyć. Pokazujecie, że przestaniecie się być może jakoś strasznie przed czymś bronić i zamykać na coś. No, nie wiem co, bo to nie musi być miłość, to mogą być różne rzeczy, ale przestajecie się na coś zamykać, albo nie wy się przestajecie, tylko ktoś inny. Się otwiera. O, a może urząd się otwiera, bo tu jest urzędniczka. Coś się może tu otwiera, takie, jakieś, coś, jakieś urzędy, jakiś prawnik. Ja nie, no, nie wiem, co wy tam robicie, ale tak, jakby nie mogliście czegoś zrobić, nie dało się coś tam, coś tam, a tu nagle się coś otwiera i się da, i się da dogadać, i wtedy się dogadujecie. Yy, wynika coś z niedogadania się lub manipulacji, idzie, przechodzi przez taką. Yy, w tym tygodniu przechodzicie przez taką energię: nie walczę o to, albo nie kłócę się, yy, czyli, no, no, właśnie, nie ma tej energii walki, kłótni i tak dalej, i otwiera się coś, jakaś możliwość, albo ktoś się otwiera na drugą osobę, albo ktoś obniża jakieś, 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 jakąś barierę, jakiś mur, który zbudował, więc to yy, jakoś tam burzy, i nagle pokazujecie, da się dogadać, dogadamy się. No, nie wiem z kim się dogadacie rany boskie. No, decyzja będzie jakaś podjęta, albo będzie komunikacja już taka rzeczywiście um, udana w urzędzie, z prawnikami, z babą. No, nie wiem jaką, jakąś tam babą. Bliźnięta waga wodnik, ale nie musi być. E, kochani, co jeszcze chciałam powiedzieć? A no, i że decyzja może być, decyzja, podjęcie decyzji. No, w niektórych przypadkach decyzja o odcięciu się wygląda na to, że dobra, bo Wasza rada jest wyjść z klatki. Otwórz coś. Przestań się ograniczać. Pozwól sobie, wyjść z klatki. Jeżeli ktoś ma jakiegoś manipulanta czarusia lowelasa, no to wychodzi mi, że ktoś się będzie uwalniał. Podejmował decyzję w oparciu o, o myślenie, nie o emocje. Żeby się tutaj już uwolnić od Lalu nie Lalusia, tylko czarusia. Czarusia. Może i Lalus jest, ale czarusia manipulanta. Wyjdź z klatki. Uwolni się. Jezu. Lwy. Nie wiem o co chodzi. Znaczy, no o to co powiedziałam, ale tak ogólnie. No dobrze. No dobrze. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Słuchajcie, panienka teraz, tak? Panieneczki. Co u panny? W tym tygodniu 29 czerwca do 5 lipca. Co u panny? Nie mam pojęcia. Tak jak ja to ostatnio wszystko wiem, co u panny. Czekajcie, to mi wypadło. Ja sobie to położę z boku i za chwilę wam pokażę. Ale ja sobie wybiorę dla Was osobną kartę radę. Jezu, też złość lub brak aktywności. Ojej, co to jeszcze może być? Złość. Czekajcie, czekajcie, co to ja mówiłam przedtem u tego innego znaku? Już nie pamiętam, chyba raczuliś to miał. A tu jest, notabene, karta raka. Jeżeli znacie osobę z podznaku raka i coś was tu łączy, to może to być między wami, to co się tutaj wydarza. Bo chyba rak to miał, nie? No bo lew chyba tego nie miał. Nie, lew nie miał kłótni, rak miał tą kartę. Kochani, złość. Agresja, no i mówię, no, ja, no, uważajcie na jakieś rękoczyny, rany Bościu. Zwłaszcza, że panna ma pokazany nóż w plecy. Uważajcie, żeby wam ktoś nie wbił noża w plecy. Pytanie, gdzie? Pewnie, że może być w pracy. I wtedy jakaś złość. No, wtedy się ktoś pozłości. Ym, może być też tak, że nie zawalczycie o coś, nie ma działania i dlatego jest pokazany jakiś nóż w plecy, coś się komuś nie udaje ym, i ktoś już nie będzie o coś walczył. Co jeszcze może być? M jeżeli byście się pokłócili z kimś, to jest pokazane, że to Was strasznie może zaboleć. Może Was to zaboleć. To znaczy, no to by było takie fest rzeczywiście niefajne. Yy, co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Czekajcie. Co ja mówiłam? Mówiłam o złości, mówiłam o kłótniach, ale nie powiedziałam o zakończeniu romansu. O, zwłaszcza jeżeli znacie osobę z poznaku raka. Kochani, zakończenie romansu. I w związku z tym to wy dostajecie w dupsko. To znaczy to wy na tym cierpicie. Zakoń jeżeli takie coś gdzieś komuś yy, tam ewentualnie świta, takie, że coś takiego mogłoby być. Zakończenie romansu i wtedy nóż w plecy. Jezu. No to dziwne, zaczyna się dziwnie. To ja powiem szczerze, nie wiem. nie, ale, ale kończy się dobrze. Więc, bo patrzcie co dalej. Nagle... Ni, ni w pięć, ni w oko dwójka kielichów. No to co, co ja mam o tym myśleć? Przepraszam bardzo. Wielka miłość, przyjaźń, pomoc, nie wiem, jakiś związek. Jeżeli, jeżeli byście się pokłócili z przyjaciółką, z przyjacielem, z pracownikiem, z szefem, nie wiem, z rodziną, to wasz partner, partnerka was tu wspiera, czy coś takiego. Cokolwiek by tutaj było nożem w plecy, to tutaj jakaś miłość jest u was. No to takie skrajne. Wiecie co? Naprawdę. Przejść z odwróconej buławy nagle w dwójkę kielichów to, 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 to... ja nie wiem. Ale to z kim się będziecie kłócić? Ej. Nie musi być kłótnia. Może być jeszcze brak to raki miały też. No właśnie. Brak pasji lub brak Kreatywności, czyli jeżeli na przykład jesteście jakąś osobą, która coś tworzy, tu brakuje tej siły kreacji w tym tygodniu i wcale nie macie tego na siłę robić również. Też macie pokazane, dobra, to nie rób. Jeżeli nie masz do tego energii, nie masz tej siły kreaty, tej, tej kreacji, tego, tej, tej pasji w sobie, tak jakby no znikło to na chwilę, tak gdzieś tam, w tym tygodniu, to nie rób tego na siłę. Natomiast być może jakiś wyjazd, być może miłość z osobą z pod znaku raka, być może, albo ryb, bo tu jest księżyc. Um, co jeszcze może być? Um, wyjazd, planowanie wyjazdu, wyjazd, wycieczka, samochód jakiś i dobre tu coś, coś dobre tu. Ale to, czego panna ma nie robić w tym tygodniu, to inwestycja, poważny zakup, em, zaczynanie nowej pracy, otwieranie nowego biznesu. Ja nie, 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 nie wiem, co byście tutaj chcieli robić: szukanie jakiejś, jakiegoś domu nowego czy czegoś takiego, przeprowadzka jakaś. Nie wiem, co jeszcze. To, czego wy macie nie robić, czyli jakaś nowość materialna, nie składać jakichś papierów gdzieś. Nie jest to dobry tydzień. Jeżeli wy macie w tym tygodniu, dobra, to jest ważne, dobra, panny, jeżeli wy macie w tym tygodniu energię zawodu, bycia no w sensie nie pracy, tylko w sensie bycia zawiedzionym, nie składajcie w tym tygodniu papierów do żadnej instytucji. Bo to może nie być dobra... Wiecie co, ten Merkury cały czas fiurga odwrotnie, cholera wie, co tu się będzie działo. Możecie na tym przegrać. To nie jest dobry czas. Jeżeli nie musicie składać gdzieś papierów, nie robić tego. Jeżeli nie musicie się przeprowadzać, kupować domu, mieszkania, samochodu, robić inwestycji, nie wiem co tam jeszcze, zaczynać nowej pracy. Jeżeli nie musicie, to nie jest dobry czas na to. To nie jest taka energia. Ale jeżeli chodzi o emocje, miłość dla tych, zwłaszcza co mają, i wycieczki, to tak. No to kurka wodna. Jezu, no tu miłość, przyjaźń, pomoc, wycieczka, wyjazdy. Pójście do przodu, zrobienie kroku do przodu, takie rozwojowe. Jejku, zmiana na lepsze. Zwłaszcza jeżeli coś za przeproszeniem dupnie na początku tego tygodnia, to potem wow, ale fajnie. No to tak ze skrajności w skrajność. Dlatego nie wiem o co chodzi. I powiem szczerze, nie wiem, czy się chce dowiedzieć, no ale no zobaczymy. No. no zobaczymy. No dobra, no dobrze się, no ważne, że się dobrze kończy. Panieneczki, pamiętajcie o ostrzeżeniach. Dobra. Yy, waga. 29 czerwca do 5 lipca dla wagi. Waga się chyba nie przejmuje ani Merkurem, ani Dziwnym Tygodniem. No, chyba, chyba wagi się nie przejmują. Miśki, jak jesteście mamą albo macie mamę, weźcie nie bądźcie dziabdziaczem dla matki lub jako matka dla swojego dziecka. Moglibyście coś tak jakoś dziwnego tu zrobić, że masakra. Druga rzecz, alternatywa. Jeżeli macie matkę, to ona mogłaby się martwić albo być chora, albo moglibyście się nie dogadać w jakimś coś z matką. Z matką albo z waszym byciem matką. O. To mówię tylko tak yy, na marginesie, w razie, bo ja zaraz będę mówiła jeszcze o czym innym. Rada dla wagi. A jednak trzeba coś rozwalić, iluzje jakieś Rozdziabdziać. Powodem są tej waszej sytuacji tu są albo dzieci, albo to, że jakaś osoba do was nie wraca, albo nie chce wrócić. Dobra. Szybko. Jeżeli chodzi o dzieci, jest pokazany konflikt pomiędzy matką i dziećmi, dzieckiem, dziećmi, albo jeżeli chodzi o bycie żoną, wasze, lub może macie żonę, bycie jakąś żoną, yy, no to niechęć do bycia żoną i wręcz takie niemiłe wspomnienia związane z, no, z, no, z byciem żoną, no nie wiem, jakaś wspólna przeszłość, niedobra, niedobra. Wy tak wspominacie, patrzycie wstecz, o nie, 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 to ja nie chcę. To to jest ewentualnie dla tych, którzy są jakąś żoną, mają żonę czy mają dzieci. Yy, może być tak, że jakaś matka tu komuś powie, że się martwi, albo się pokłócicie z jakąś matką, yy, albo z dziećmi się pokłócicie. To uważać na takie rzeczy. Mo, no, moglibyście. Yy, I może być jakiś zdrowotny problem yy, matki albo żony. No, nie wiem. Dobrze, lecimy dalej. Albo zmartwienie, po prostu. U matki lub żony. Dobra. Ale zaczynacie, że tak, że tak, że wow, tak wchodzicie w ten tydzień, słuchajcie, z taką, kurde, energią. No, tu jest i rycerz, i szóstka była w to. Słuchajcie, idzie człowiek po zwycięstwo. I jeżeli macie jakiekolwiek zastanawiania takie typu, coś czy coś zacząć, czy w coś wchodzić, idziecie i zwycięstwo. No, ale jeżeli by była taka sytuacja, że ktoś chce zacząć pracę, a ma małe dzieci, no to nie będziecie zadowoleni, że musicie coś zacząć, a tam gdzieś małe dziecko na przykład zostaje. No, musielibyście poświęcić swoje bycie matką. Przykładowo, ja podaję taki przykład, być może to było do nikogo. Ogólnie macie pokazaną taką energię. To ciekawe, bo tam uraka i u panny takie dziabdziajstwo, ulwa też takie wyssanie z energii, takie, takie, a nie walczę, nie robię nic, a u was idziemy, tu w ogóle siła i jeszcze zwycięstwo. No to wagi, no toście rozwalili system tutaj trochę. I zwycięstwo, zwycięstwo i uznanie. Jeżeli jesteście szefową albo macie kobietę szefową, myśli nie odfruńcie, za, jeżeli jesteście szefową, to nie odfruńcie za bardzo, tak w sensie takiego, że o tu jakaś nagroda, uznanie, może awans, może coś tam. Nie odfruńcie za bardzo i nie bądźcie niemiłą szefową. Nie bądźcie za bardzo zarozumiali. To tylko tyle chcę powiedzieć. Yy, I nie próbujcie ludzi kontrolować tak bardzo, za, tak za bardzo. Oto tyle, to tylko tyle, to w skrócie. Ale ogólnie, dobra energia, taka przebojowa energia, zwycięstwo, i tylko coś pomiędzy matką i dziećmi trochę negatywnego, więc no nie wiem co. No bo ja nie wymyślę, ja Wam tylko mówię takie, no tak rzucam hasło, no to może Wy wiecie o co by mogło ewentualnie chodzić. Ale jeżeli ktoś ma wracacza, w sensie chłopa babę, no to ktoś tu jest przekonany, że może wrócić i w ogóle zostanie przyjęty a może nie zostać przyjęty. Może być tak, że ktoś tu powie nie, 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 dziękuję, nie przyjmujecie człowieku, nie zgaduje, które z Was to powie, nie o to chodzi. Słuchajcie, jakby nie było, Wasza rada to jest wieża, to jest Wasza rada, dopuścić do tego, żeby coś się rozwaliło raz na zawsze. Jest to być może związane z jakąś rodziną, czy z jakimś um, no, związkiem, czy coś takiego. Być może. E, albo jest to związane z jakimiś waszymi złudzeniami. Tak jakbyście sobie zbudowali właśnie jakąś wieżę. E, przez lata e, uwierzyliście w coś. I teraz, co chciałam powiedzieć? E, i teraz należałoby te złudzenia tak po prostu zupełnie, tak odrzeć się ze złudzeń. O to jest taka energia odarcia się ze złudzeń. Albo trzeba coś rozwalić w drobny mak. No, nie wiem, może nie że szkankę o ścianę, może to nie o to chodzi, ale coś tu by trzeba było. Rozwalić w drobny mak. No. No, no taka jest rada. Więc kochani, ja nie wiem, co to jest, ale jeżeli wisi nad wami jakaś wieża od jakiegoś czasu i wiecie, co to jest, należałoby pozwolić jej spaść. Żeby. Być może chodzi o dogadywanie się z jakimiś ludźmi. Może chodzi o to, że ktoś tutaj tak trzyma, trzyma, tak nie mówi, a potem tak walnie, i właśnie trzeba by było tak walnąć. Prosto z mostu. No, a jeszcze jedna rzecz, jeżeli by ktoś. Ym, właśnie. No, macie troszkę takiego, takiego, takiej obawy, że czegoś wam się nie uda wyhodować albo wytworzyć, wykreować, ale wy macie pokazaną dobrą energię kreacji, taką siłę, taką takie, takie, mm, siłę przebicia i takie dążenie do celu, ale mogłoby wam tutaj tak coś trochę się wydawać, że się wam nie uda czegoś wykreować. Natomiast, coś chciałam jeszcze powiedzieć. Jeżeli gdzieś ktoś jest, kto ma jakąś żonę, zwłaszcza jakiś wracacz, no to ta żona jest jakaś nieszczęśliwa i niezadowolona. Może nie musi być wracacz, ale jakaś, mówię, jakaś niezadowolona, nieszczęśliwa żona. I rada pozwól się temu rozwalić. No to no ja nie będę zgadywać, czego to dotyczy, kochani. Takie trochę te czytania są, no ale. Może wy będziecie wiedzieć. Dużo takiej, yy, takiego uznania ze strony ludzi i takiej pewności siebie i takiego pójścia po coś, ale należy czemuś pozwolić się po prostu zawalić albo odrzeć, odrzeć się ze złudzeń. No. No dobra. No, taki ten tydzień się zapowiada strasznie dziwny. Ja nie wiem, albo się wszyscy będą kłócić i bić, kurde. Co to się będzie działo? A czemu to tak? Jesu. Skorpion. No ciekawe. Wy nie macie takiej silnej energii tego. Oj, po co ja tasuję? Śledzik. Śledzik, który się nie komunikuje, w dodatku. Obserwować, obserwuje i marzy o niespełnionym marzeniu, ale się nie komunikuje. Jeżeli by się zakomunikował, znaczy, jeżeli by się odezwał śledzik do kogoś, nic konkretnego nie gada. To jest jedna rzecz. Która tu jest pokazana? Jest pokazane, że ktoś jest bardzo, być może dziecko. Okej, okay, kochani, jeżeli macie dziecko, jakieś dziecko jest bardzo wrażliwe na krytykę. Ja to szybko powiem: jeżeli macie dziecko, bardzo wrażliwe na krytykę i jeżeli będziecie dziecko krytykować, albo pozwolicie, żeby ktoś wasze dziecko krytykował, to dziecko przestanie sięgać po marzenia. Strasznie ważny przekaz dla rodziców, którzy mają dziecko takie wrażliwe na krytykę. Zresztą dzieci są ogólnie wrażliwe na krytykę. Przestanie sięgać po marzenia. Uzna, że nie da rady i tak, i tak, to po co próbować? Miśki, ja nie mówię, że to wy, ale różni ludzie są wokół Waszego dziecka. Nie można na to pozwolić. Ważniejsze jest dziecko niż jakakolwiek przyjaciółka, czy jakikolwiek dziwny partner, czy cholera wieco. Nie pozwolić, żeby ktoś wasze dziecko krytykował. To tylko tyle mówię. Dobra. Druga rzecz. Śledzik, nie komunikujący się, ale taki obniżający swój mur, albo wy obniżacie swój mur, aż znaczy obniżacie, to głupio brzmi, tak jakby ktoś zbudował mur, a potem tak, mm, no tu się trochę otwieram, no dobra, no, no spróbujmy tu. Tylko nie wiem, co spróbujecie, jak tu nie ma komunikacji, nie rozumiem. Nie, no, no naprawdę, no skorpiony, no ni cholery nie wiem, co Wy tu będziecie robić, jak tu nie ma komunikacji. No to jak? To co próbujemy? Na co się otwieramy? No to napisz do człowieka, jeden do drugiego, no. A tak, to nikt się nie komunikuje, nie pisze, nie proponuje, nie zaprasza i marzenie pozostaje, co? Niespełnione. No, no to sobie tak możemy marzyć cały tydzień. A jak się nie odezwiemy do człowieka albo on do nas, no to... No to co, no to nic. Ale jeżeli wy macie małżeństwo, a to coś dziwne marzenie, to jest ktoś inny, no to nie, to dobrze, że się nie komunikujecie, bo macie się zająć małżeństwem lub stałym, poważnym, stabilnym związkiem. Jeżeli znacie wodnika i byka, no to byk jest pokazany jako rada, a wodnik jest odwrócony. No jeżeli ktoś taki jest, ale to, to mówię, to może było do nikogo. Co jeszcze Wam powiedzieć? A! Gdzieś jest człowiek, który się czegoś uczy albo ma dziecko, które się czegoś uczy. Chodzi o jakieś prawdopodobnie studia. Szkoła albo studia. Raczej studia. Albo jakieś dyplomy, coś takiego. Coś tu się nie dzieje. Ktoś przestaje się uczyć, nie chce, rezygnuje, nie wybiera kierunku, um, nie wiem, ale dlatego, że, to, że tu coś się nie dzieje, nie wydarza, to dlatego jest niespełnione marzenie. A karta rada jest taka: idź na studia, skończ te studia, ucz się. No to jeżeli to w ogóle do kogoś było. Ale karta jest taka, żeby to robić, a może wspierać dziecko w tym, żeby poszło. Wiem, wiem, teraz to różne rzeczy są pozamykane, no ale teraz już chyba można planować. Tam, no nie wiem, co się tam będzie działo na jesieni, ale, ale chyba coś można powoli planować. Słuchajcie, ktoś was obserwuje strasznie, to już sobie wymyślcie, gdzie i kto kogo. Może wy, kogoś, może. Jeżeli nie to być może praca, być może związki, być może wracać, nie wiem. Ale komunikacji papierów, dokumentów, no, kasy na dziecko być może nie ma. Nie ma tu konkretnego jakiegoś prezentu, pieniędzy, zaproszenia yy, komunikacji właśnie. Właśnie dokumenty, pieniądze, coś tam coś tam no tego nie ma. To się po prostu nam nie dzieje. Ale rada jest taka, że po pierwsze, u, albo utrzymać jakiś stały związek, albo poszukać poważnego związku, otworzyć się na poważny, stały związek, jeżeli ktoś by chciał. Dwa, jeżeli chodzi o uczelnie, o takie jakieś rzeczy, to tak, to, to robić to. Jeżeli chodzi o jakąś hierarchię w pracy, na coś czekacie, coś tu się nie dzieje, nie, sięgnąć po następny stopień w hierarchii. Sięgać po to, nie blokować się tu na to i nie siedzieć tak na stołku i nie myśleć: O, nie pójdę, nie poproszę, o, chciałbym, chciałbym, ale nie poproszę, bo na pewno mi odmówią. Nie, nie, sięgać, sięgać po takie rzeczy. Yy, podejście tradycyjne, czekajcie, bo nie umiem tego odmienić. Zgo... Okej, okay, powiem najłatwiej, jak potrafię, żeby już nie tracić czasu. Zgodne z tradycją lub z tym, jak do tej pory wykonywaliście różne rzeczy. Tego typu w życiu jest nadal dobry, żeby nadal tak tutaj coś pokonać. Zgodne z tradycją albo zgodne z tym, jaka jest Wasza osobista tradycja: w sensie do tej pory tak to robiłam, robiłem, to tym razem też tak zrobię. Tak właśnie to wygląda. Tak to trzeba zrobić. No dobrze. Takie jakieś te czytania. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Szczelczyczuliś. szczelczek Szczelec. Co tam u szczelca? Wiecie co dzisiaj gotuję na obiad? Dlatego, że się pogoda popsuła. Miałam coś innego robić, bo było, był upał. A jak jest upał, to mam ochotę na inne rzeczy. A dzisiaj y, robię zupę. To się nazywa taka zupa, węgierska zupa gulaszowa. Oczywiście wegańska, ale to nieważne, bo jest pyszna. Ale taka super ostra. Jajko, aż mi się leci. Jezu. Ja to jestem jak dziecko. Tak jak dziecku dać lody albo słodycze, to tak jak u, u mnie jest tak z jedzeniem. No, dlatego nie mogę schudnąć, ale może nie muszę. Co tam się będę przejmować? No. No, nie, nie, nie idę na podryw, no. wiesz o co chodzi. Słuchajcie, Misiaczki, no taką zupę robię. Tam będzie dużo fajnych warzyw. No, troszkę pomidorków, papryczka, różne rzeczy. I ostra papryczka, taka super ostra, taka malutka. Ona się nazywa Bird's Eye. Nie wiem, czy to się jakoś w Polsce tłumaczy. No, bo to, to może nie mieć sensu. Ja sobie ją tutaj kupuję. I ostatnio oglądałam Makłowicza, który ma notabene, słuchajcie, ten kanał na YouTubie. Wiem, wiem. No on różne rzeczy gotuje. No to tam nie wszystkie potrawy oglądam, ale, yy, ale jak lubię. No i ostatnio go oglądałam i on tam gdzieś do czegoś dodał dwie takie papryczki właśnie te bird's eye. Yy, ja sobie myślę, bo on mówi, no to dajcie mniej, jeżeli za ostre coś takiego powiedział. A ja z myślę: się Boże, ja to bym z sześć wrzuciła od razu, a nie bym nie patrzyła na nic. No, ale to ja tak mam, że ja lubię. A potem, no co potem? Potem żołądek może wysiadać, bo to obciąża strasznie. Trzeba uważać. Nie za dużo ostrości nie można za często. Ale raz na jakiś czas. No. No dobrze. To co? Lecimy. Jezu, co ja robię? Szczelczy, o Boże, szczelczyki, ale Wy to macie rację. Ja zawsze przed Wami muszę pitolić jakąś prywatę. Wy to już zauważyliście w komentarzach, że zawsze to szczelczyk, czyli najbardziej cierpliwy znak. Musi czekać na swoje czytanie, bo się ja rozgadam. Jezu, sorry, miśki. Nie wiem, czemu zawsze przed wami mnie tak nachodzi. Ten mój księżyc w strzelcu. To dlatego. No. No dobrze. Dobrze, skarbeńki, Co tam u was? Uuu. No, nie wiem, nie wiem. No, po pierwsze, Merkury, no to wiadomo. No to co, się dogadacie? No gdzie się dogadacie w tym tygodniu? Kto się w ogóle z kim dogada? W ty... Wiecie co? Weźmy, nie gadajmy z ludźmi w tym tygodniu chyba. No to, to tak to wygląda. Ja nie wiem, co ten Merkury robi. Nie wiem, kto go tam jeszcze wzmacnia. Bo to, to, to jakiś astrolog na pewno by tu już pomagał z interpretacją, że, że musi być chyba coś wzmocnione jeszcze. Co to w ogóle ma być? I to jest jeszcze wasza karta, bo to jest karta strzelca, i to jest odwrócone. I nie można czegoś, i się nie da, i się nie dogadamy, nie ma rozmowy, nie ma komunikacji. Tyle Wam tylko powiem: jakiekolwiek wysyłanie dokumentów, jeżeli nie trzeba tego robić w tym tygodniu, to nie robić, błagam. Ważne dokumenty. Słuchajcie, zgubi się to. Zgubi się to. Gdzieś się to zgubi. Albo ktoś tego nie odczyta. Przez pomyłkę gdzieś wymarzę. Wiecie, różne rzeczy się dzieją. No. Zaraz zobaczymy, co dalej, kochani. Jeszcze tutaj mamy taki też miłosny przekaz. Zaraz będę gadać. No, nie wiem, nie, wiem, nie wiem. Rada dla... Strzelca. No to tą radę to ja już wam pokazywałam milion razy. To ja nie wiem, co to wy tutaj nowego się dowiecie. Co jest przyczyną waszego problemu? Bliźnięta, jeżeli znacie. Albo co? A czekajcie, czy bliźnięta to nie jest znak przeciwstawny dla, e, dla strzelca? Bo jeżeli jest, to może to być jakaś bliźniacza dusza albo bratnia dusza, dlatego że bardzo często, nie chcę mówić, że zawsze, bo się na tym nie znam na tyle i prawdopodobnie nie zawsze, ale bardzo często bliźniacze dusze się objawiają w przeciwstawnych znakach, zupełnie, zupełnie po dwóch różnych stronach horoskopu. Jakbyście horoskopy zrobili indywidualne, to macie lustrzane odbicia. Niektórzy twierdzą, że to jest warunek. Mania bliźniaczego pomienia. Ja nie wiem, czy jest, bo się na tym nie znam, dlatego absolutnie tego nie mówię. Żeby tu ktoś nie mówił, że ja coś powiedziałam głupiego, bo ja tego nie powiedziałam. Ja tylko słyszałam taką wersję gdzieś kiedyś od kogoś. Być może to nieprawda. Dobra, nieważne. Bliźnięta. No, rozdziabdziały coś, no to będzie rozdziabdziane, albo wy rozdziabdzialiście. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie żadne bliźnięta, tylko co? Romans, trójkąt, wybór pomiędzy tym, pomiędzy tym, zastanawianko, biorę, nie biorę, zostawiam, nie zostawiam, co mam robić? Ja nie mówię, że wy, może ktoś inny. Może wy byliście wyborem. Jednym z kilku, jednym z dwóch, nie wiem, nie wiem. No to wam powiem tak. Nic nowego wam nie powiem. Nie będziecie mnie lubić, szczelce. I co ja wam mam zrobić? Nie ma komunikacji między wami, nie ma odejścia od siebie nawzajem. Być może łączy was cały świat. Wy moglibyście mieszkać daleko od siebie, być może w różnych krajach, być może. Być może również jest czas w tym tygodniu właśnie na to, żeby co? zakończyć coś raz na zawsze. Już teraz nie wiem co, bo pewnie że może gdzieś być Strzelec, który musi coś innego zakończyć, żeby skupić się na przykład na tym no jakimś Innym. No strzelec może mieć dwie rzeczy. No nie cztery, dwie. Yy, I strzelec być może musi jedno zakończyć, żeby drugie yy, za, jakoś wziąć, tam coś tam robić, nie? Z tym drugim. Ale jeżeli wyczekacie na, na bycie wybranym, nie mogę Wam obiecać, że zostaniecie w tym tygodniu wybrani. I w ogóle nie mam nic takiego pokazane. Wręcz przeciwnie. Jeżeli wyczekacie na bycie wybranym, to ten człowiek nawet się z Wami może nie komunikować. A jeżeli się komunikuje... Miśki... Nie chce być niemiła dla człowieka, ale kłamie w żywe, kurde oczy. Mówi, że przyjedzie, e. No, ja tego nie widzę. No, może przyjedzie, może podejmie decyzję, ale ja tego tu nie No, to wam nie obiecam. I rada dla was, zakończ ten rozdział w życiu. Nadeszła pora. Znaczy, to, przepraszam, to nie jest rada, to jest karta, to jest trzecia karta. Czyli tak jakbyście rzeczywiście szli w tą stronę. To jest energia sprzyjająca zakończeniu, a radą jest z, y, pogodzenie się z utratą, zaprzestanie rozpaczania po utracie. Y, odcięcie się już raz na zawsze od jakiejś przeszłości. Nawet nie wiem, co wam powiedzieć, jeżeli chodzi o. Y, o inne rzeczy, bo to mi się tak strasznie kojarzy tylko z takim przekazem, że musiałabym powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne rzeczy, to macie do, to jakiś wybór do zrobienia, albo ktoś ma jakiś wybór, no to to już powiedziałam wcześniej o wyborze, ale w tym tygodniu jest zła energia, żeby się komunikować. Być może nie możecie gdzieś pojechać, i być może będziecie chcieli coś załatwiać przez internet, być może, jeżeli. Byście musieli coś wysyłać i coś załatwiać, kochani, to tak sprawdzić ze dwa, trzy razy, że osoba dostała waszą wiadomość. Upewnić się, wysłać maila, a potem zadzwonić, czy doszło. Przy, tak przy, przykład podaję. No, może to tak głupio, ale, no ale jak to jest ważne, no to tak. Albo poprosić o informację zwrotną, że doszło. Brak dogadywania się, brak jakiegoś pójścia do przodu, odcinania się, zostawiania starych rzeczy, ale jednocześnie karta świat mówi, że coś zostanie zostawione. Ewentualnie gdzieś jest strzelczy, który planuje podróż zagraniczną. Planowanie Wam coś nie wychodzi, ale podróż zagraniczna wygląda dobrze, więc ogólnie pomysł jest dobry, ale z tym planowaniem to tak jakoś coś Wam tu nie idzie. Może w przyszłym tygodniu dopiero będziecie, czyli nie w tym, na który robimy, tylko w następnym. Miśki, przecież ja mam księżyc w Strzelcu, przecież to dla mnie o tej podróży zagranicznej, bo ja dopiero w następnym jadę, lecę. Ale co to ma wspólnego w takim razie z tym tygodniem? Dobra, być może plany, być może plany, okej, okay, okej. Okay. To jest karta internetu, wychodzenia do świata. No, na przykład zostawiamy coś i wychodzimy do ludzi. E, w sensie poznajemy nowych ludzi. E, zakończenia rozdziału powiedziałam. Podróży zagranicznych, świata, tego, że Was dzieli, dystans, jakiś Was i jakąś osobę. E, komunikowania się przez internet i tak dalej, i tak dalej. No, nic. Rada jest taka, żeby porzucić przeszłość, wybaczyć, ale przestać żyć przeszłością. Iść do przodu. Zakończyć, być może, rzeczywiście jakiś rozdział w życiu. No, nie wiem. Szczelczyku, szczelczyku. Nie wiem. No dobrze. Koziorożec. Co u koziorożca? Wiesz, Rożce, co to się dzieje, ej? A to chyba u każdego się w tym... Ja nie wiem, co za tydzień będzie. Tydzień jest średni. Słuchajcie. No więc tak. Po pierwsze, matka, żona... No już nie zgaduje kto, kto co ma, kto kim jest. To nie o to chodzi. Ja Wam mówię hasło. Wy sobie znajdziecie tego typu sytuacje. E, niezadowolona, zmartwiona, niezadowolona, nieszczęśliwa, nieczuła, niemiła. Może teściowa, nie wiem. E, niemiła, wchodząca w paradę albo po prostu niezadowolona z małżeństwa lub rodziny, lub domu. I w związku z tym pierwsza karta brak stabilizacji albo problemy małżeńskie, problemy w domu, w rodzinie. Mało tego: niemożliwość wyleczenia czegoś. Jeżeli tu ktoś jest chory, to się nie leczy. Czy jaś matka czy coś takiego? Albo wy. Zwłaszcza jeżeli jesteście kobietą. Ale może, to dla wszystkich przekaz, że się ktoś z kogoś nie leczy. Ktoś miał jakąś, no jak jesteście chłopaki, mogliście mieć jakąś kobitkę, prawda? Może być to jakaś była żona, matka waszego dziecka, czy jakaś tam inna kobieta. W każdym razie, nie ma tego, tej baby, dla chłopa nie ma tej baby, albo ta kobieta, która tu wychodzi, to możecie być wy, to może być wasza matka, to jest ktoś nieszczęśliwy, niezadowolony, nie daj Boże chory. I teraz tak, brak stabilizacji i ktoś się nie leczy, albo się nie może wyleczyć. Dlaczego się nie może wyleczyć? Może, może z jakiegoś związku się ktoś nie może wyleczyć? Co by to jeszcze mogło być? Brak odpoczynku. Chcielibyście odpocząć w tym tygodniu i się to nie udaje? Może macie za dużo jakiejś roboty? Ale dlaczego wy pokazujecie mi porażkę? Małżeństwo czy związek, który się nie udał? Poczucie przegranej. No, dla niektórych ja tego nie powiedziałam. Nie pomyślałam, żeby to powiedzieć wcześniej. Dla niektórych ta karta mówi o tym, że coś się nie rozwija. Na przykład bylibyście jakimś kreatorem, w sensie yy, robicie te, no nie wiem, yy, artystą, o na przykład i coś tworzycie. A tu nagle, no coś tu się nie rozwija. I macie pokazane takie, no nie mam tej stabilizacji, tak niezadowolenie, nie, nie mam tej struktury jakiejś, coś mi się tu nie udaje, nie mogę się wyleczyć z czegoś, nie, mogę, nie, nie, nie mam pomysłu na coś, próbuję medytować, nie mogę medytować, to, są takie, to jest taki niepokój. O, niepokój, ja nie powiedziałam tego. A to jest dobre słowo, niepokój z tym związanym i poczucie porażki, ale jeszcze ego. Nie mówię, że u was. Być może u was, jeżeli u was, to się przyznać, ale nie musi być u was. Może być u osoby jakieś. Ego, duma, pycha. Komuś tu się coś nie udało i poleciało mu po egu. Może wam, może nie wam, ale. Poczucie porażki. Kurde, misiaczki. Słuchajcie, no to się zastanowić, jeżeli ktokolwiek ma taką sytuację, czy związkową, czy. Yy, tak jak mówię, jakieś, jakaś kreatywność tutaj zablokowana, czy coś takiego, to się zastanowić. Dlatego, że wasza rada byłaby taka, żeby zająć się czymś jeszcze albo dokonać wyboru, jeżeli ktoś wie, że jest jakiś wybór tutaj do dokonania, zająć się czymś dodatkowym, Podzielić uwagę na, na no, to jedno, coś co macie, to jeszcze coś jedno mieć. Głupio to brzmi, bo to tak brzmi, jakbym was namawiała, żeby zachować małżeństwo i jeszcze z kochankiem czy z kochanką coś robić. Nie, nie, to, to nie w taki sposób. Ja bardziej tu myślałam o pracy. Jeżeli komuś tutaj tak się coś w tej pracy nie udało, to coś jeszcze znaleźć albo jakąś nową drogę, albo dodatkowe zajęcie. Podzielność uwagi. Nie skupiać się tylko na tej jakiejś porażce, która tu jest pokazana, tylko zobaczyć jeszcze coś innego, coś dobrego, coś lepszego, coś, co moglibyście jeszcze robić. To jest taka jedna rzecz, ale tu jest bardzo dużo energii żony, matki, domu. No. Nie wiem, czy nie jakiegoś problemu ze zdrowiem, zwłaszcza u jakiejś kobiety. To, je, to może być jakaś kobieta. I poczucie, że to się coś nie udaje tego wyleczyć. Może wy, a może jakaś wasza matka na przykład, czy coś takiego. I przez to zachwianie poczucia stabilizacji w tym tygodniu. Ale macie się. Macie Wiecie co? Dobra, ja bo ja powiedziałam coś. Ja niby nie robię kart na zdrowie, bo pewnie wiecie, że można iść do lekarza. No ja chyba wam nie muszę tego mówić. Natomiast. Jeżeli to jest problem zdrowotny, to wy nie macie wszystkich opcji obskoczonych. Jeżeli ktokolwiek się martwi, że się nie leczy z jakiejś choroby, to dlatego, że nie macie wszystkich opcji obskoczonych, jeżeli chodzi o leczenie. Nie wszystko wiecie, nie wszystko próbujecie. Trzeba byłoby skorzystać z czegoś dodatkowego, oprócz tego, co być może robicie. To tak no, na marginesie. Słuchajcie, tu nie chodzi o to, żebyście się czuli, że wasza pycha tutaj jakaś jest nadszarpnięta, że wasze ego tutaj coś tam nie tak, albo że przegraliśmy, tu się nie udało, związek się nie udał, praca mi nie idzie, coś tam, coś tam. To nie chodzi o to, żebyście w taki sposób na to patrzyli. Chodzi o to, żebyście zobaczyli jakieś jeszcze inne wyjście, jeszcze inną możliwość, albo po prostu skupili się jeszcze na. Jakiś, jakimś innym aspekcie życia, a nie tylko na tym jednym, w którym być może ktoś ma jakąś, jakieś poczucie porażki. Ale jest coś jeszcze, czego wy, ja nie wiem, czy może nie dostrzegacie, ale jeżeli jest ktoś, kto ma wybór do zrobienia, musi tego wyboru dokonać i to jest pokazane jako wasza rada. No, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Misiaczki, wodnik. Wodni czuliś, yy, 29 czerwca do 5 lipca. Czy jakiś wodnik traci czas na coś toksycznego, na nauk na zależność od kogoś na... Toksyczny związek? Jeżeli tak, to się zastanowić, bo mi się te karty odwróciły. Tra strata czasu na toksyka albo na koziorożca. Strata czasu na toksyka lub toksyczną sytuację. No, trzymacie się czegoś kurczowo, rzeczywiście. Miśki, co wy wyprawiacie? Ciekawa rada. No. Słuchajcie, jakaś niedobra pasa, lub. Nie, 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 że nieszczęście. Chodzi mi o przyczynę tego, co się tu dzieje, czyli coś, co się już wydarzyło. To byście musieli wiedzieć. Jakaś zła pasa, albo. Niedobry czas, to znaczy, już tłumaczę. Poznaliście człowieka, ale w nieodpowiednim czasie, bo na przykład, yy, nie wiem, jedno z Was ma związek. No, jakbyście się poznali w innym czasie, to może byście mogli być razem, a tak to no, no nie ma jak tego zrobić. Taki przykład podam. Poczucie yy, pecha u, nie u kogoś, u niektórych, poczucie pecha. Słuchajcie. Trzymacie się czegoś kurczowo, być może pieniędzy, być może związku, być może jakiejś tam innej sytuacji. Kurczowo. Niektórzy z Was myślą o oszczędzaniu, bo macie na myśli inwestycje i to by musiało być jakoś w tym tygodniu powoli organizowane. To jeżeli takie coś macie, to pokazujecie, że oszczędzacie na to pieniądze, ale inni trzymają się czegoś kurczowo. No, wygląda na to, że to, czego się kurczowo trzymacie, to może być jakiś romans. Może być też tak, że macie dwie osoby, a jeżeli wy nie macie dwóch osób, to uważać, żebyście nie byli jedną z dwóch osób jakiejś innej osoby. No, na przykład bliźniąt, ale nie musi być. Bliźnięta też tu są, ale może być inny znak. Eee, co teraz, co teraz? Aha, i teraz tak, jeżeli się ktoś kurczowo trzyma dwóch osób, no to nie wybierze, nie będzie wyboru, nie, e, nie podejmie decyzji. No i... no właśnie, no i co? No, wygląda na to, że wy jako radę macie zakończyć jakiś romans, nie dać komuś seksu, nie działać w jakimś kierunku nieodpowiednim, przestać coś robić, przestać romansować, przestać seksy robić, przestać. Ym, Jakoś działać nie, 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 nie tak, Coś tu, ktoś źle działa. Um, uważać, uważać na złość, na yy, agresję, już nie mówiąc o rękoczynach. Nie sądzę, bo to nie macie takich kart, więc nie sądzę, że rękoczyny, ale uważać na złość, ale zakończyć jakiś romans i zastanowić się w ogóle nad. Yy, no, właśnie, w zależności. Jeżeli macie dwie osoby, to wychodzi na to, że jakiś romans zakończyć, a zostawić coś innego. Jeżeli macie jedną i ta osoba nie wybiera pomiędzy wami i kimś, wychodzi na to, że powinniście się wycofać. Jeżeli ktoś się pojawi, wasza rada jest, żeby nie iść z nim do łóżka. No, wiem, jak to brzmi, no trochę dziwnie, no, ale może. Właśnie chodzi o to, żeby nie zaczynać. O, właśnie. Nie zaczynać nowego romansu. O, tylko czemu? Czemu nie zaczynać? Albo dlatego, że macie na głowie coś ważniejszego, nowa praca, kupno domu, mieszkania, przeprowadzka. Nie wiem, co jeszcze. Nie wiem, czemu mi spadek do głowy przyszedł, ale nie, nie, to, to nie o to chodzi. E, jakiś nowy początek macie w życiu zaplanowany, tak jakby, no nie wiem, na ten tydzień, czy to w tym tygodniu coś będziecie myśleć, ale macie nie zaczynać nowego romansu, albo skończyć stary, dziwny romans, albo nie zaczynać nowego romansu. O, takie buty. Miski, ktoś tu zbiera pieniądze na prezent dla kochanki lub kochanka. Nie wiem, kto i dla kogo. No nie, nie będę zgadywać, ale coś tu jest, coś tu jest. Yy, ale jest też pokazane, że ktoś coś przed kimś kryje. Trzyma przy sobie nie mówi, nie wyraża, nie mówi. Więc uważać. Uważać na takie sytuacje. Jest energia romansu w tym tygodniu pokazana, i wy macie w to albo nie wchodzić, albo macie to zakończyć. Więc. No, 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 nie wiem czemu, no to może jest to dziwne, a może po prostu macie tego nie zaczynać w tym tygodniu. Poczekać, aż się lepiej poznacie, takie tam. I nie zaczynać tak fest w sensie seksualnym w tym tygodniu. Może trzeba sobie dać czas, może to jest takie oszczerzenie, żeby poczekać. Jakby nie było. Jakieś oszczędzanie, jakaś kasa, jakieś romanse i as. Monet, który mówi o nowym początku materialnym. Albo nowej pracy, albo inwestycji. A to jest ciekawe. To jest, to jest karta bardzo ciekawa. Może macie dwie osoby i jedna Wam za, zaoferuje związek i mieszkanie razem, to wtedy z drugą trzeba zakończyć. Nie, nie wiem. Wymyślam, a to być może jest do nikogo. Ale to, co tu idzie do Was w tym tygodniu, to jest takie wow. Takie w sensie Albo jakiś bardzo kosztowny prezent, albo nowa praca, albo samochód, albo nowe mieszkanie, jakaś inwestycja. Takie naprawdę ciekawe coś. Może się po prostu o czymś takim dowiecie. Może to nie przyjdzie w tym tygodniu, ale się dowiecie o czymś takim. No, wodniki, powiem Wam. Ciekawe. Wy nie macie takiej jakiejś dziwnej energii, jak inne znaki. No żeście się prześli No. No i dobrze. No dobra. Wisiaczki rybeniki, ryby 29 czerwca do 5 lipca. Rada Oj, 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 oj. No, to jeden przekaz, co tu jest, to jest bardzo jasny. Strasznie, strasznie jasne. Dobra, posłuchajcie. Kłamstwo, oszustwo. Jest przyczyną tego, co się tu wydarza w tym tygodniu. Kłamstwo, oszustwo zdrada wymykanie się jakieś takie cichaczem. Nagle ktoś znika, przestaje się odzywać, albo ktoś kłamie w żywe oczy. No nieuczciwe, nieuczciwość straszna. I teraz tak, jeżeli gdzieś są dziewczyneczki rybeczki, no albo mężczyzna rybeczek, no to pewnie że tak. I mieliście jakiś romans, nie romans, no może z jakimś lwem, ale nie musi być, może z jakimś innym znakiem ognia, ale nie musi, może być każdy znak. I mieliście coś takiego, co się nie rozwijało, czyli no było fajne, ogniste i tak dalej, ale nie było rozwoju w tym związku, tak jakby nic się nie zmieniało, Mija mijały miesiące, być może lata, i dalej nic. No to jest pokazane, że w tym, ty no to to jest pewnie ten oszust, że w tym tygodniu wy cały czas się z tego próbujecie wyleczyć. I tak jakby to wam tak nie szło, to wyleczenie, ale macie skorzystać z pomocy przyjaciół albo z pomocy jakiejś bratniej duszy, yy, albo macie skorzystać, po, znaczy, no nie z pomocy dzieci, no spędzać czas z dziećmi. Jeżeli macie dzieci gdzieś w domu, u siebie, czy gdzieś w okolicy, znaczy, no nie obce, żebyście latali za obcymi dziećmi, no to nie o to chodzi. Ale jeżeli gdzieś są jakieś dzieci w waszym życiu, to spędzać z nimi czas, bo to wtedy jakoś tak w, to wasze wewnętrzne dziecko też będzie takie szczęśliwsze. Tu chodzi o to, żeby obudzić taką fajną, e, nostalgiczną, taką dziecięcą, niewinną, fajną energię. I tak jak mówię, Zgłosić się o pomoc do jakiegoś przyjaciela, przyjaciółki, do przyjaciół, a może chodzi o siostrę, brata, no w każdym razie takie bliskie osoby. Jakaś bratnia dusza tutaj może wchodzić w grę, dzieci, spędzanie czasu z dziećmi, zastanowienie się nad własnym dzieciństwem, może tu coś Wam wyjaśni tą sytuację, i jeszcze coś, ale zapomniałam co. A. Zobaczyć na przeszłość, jak to w przeszłości wyglądało, i wtedy zdecydować, czy to coś jest warte tego, żebyście się cały czas nie mogli z tego wyleczyć i cały czas nie mogli dojść do ładu sami ze sobą, albo no, właśnie z tą sytuacją. To coś, co tu się pokazuje, to jest jakiś zakłamany parszywiec. No. Yy, dziwny człowiek. Wy pokazujecie, że macie w tym tygodniu bardzo dużo takiej energii. I moglibyście sobie tutaj poradzić, ale pokazujecie też, że to teraz na pracę trochę wejdę, że macie takie obawy, że wam się coś nie rozwija, jeżeli by chodziło o pracę albo o studia. Ktoś się czegoś nie uczy. Zaobserwujcie dzieci, które są szkolnymi dziećmi albo dziećmi studiowymi, czy coś nie kombinują, bo mogłyby ukrywać coś przed wami. Zwłaszcza dzieci, co są na studiach. Tak, jakby się ktoś nie uczył, nie rozwijał, może ktoś nie zdał jakiegoś egzaminu i ukrył to, nie wiem, ale zastanowić się, pogadać z dziećmi, jeżeli tak, taką sytuację macie. Ale tak, jakby ktoś myślał, że się mu coś nie rozwija, nie idą mu te studia, nie, coś tam nie idzie, eee, praca się nie rozwija, własny biznes się nie rozwija. Słuchajcie, wy macie pokazane, że macie wszelką energię, żeby to zrobić i temu yy, nie, że zapobiec nawet, bo to może się już nie rozwija, ale zaradzić, ale się z czegoś nie możecie wyleczyć i nie zamiast, zamiast odpocząć, macie niepokój z tym związany, z tym czymś, macie, zamiast odpocząć, pomedytować, a nawet nie musicie medytować, bo nie każdy medytuje, ale poświęcić czas, żeby tak y, zastanowić się nad tym, co dalej... To wy się po prostu denerwujecie, a tu trzeba się przestać denerwować, nawet zrobić małą przerwę, spędzić czas z przyjaciółmi, z dziećmi, nie wiem, z jakimiś bliskimi, bardzo wam bliskimi, dobrymi ludźmi, być może chodzi o bratnią duszę, a być może chodzi o rodzinę, o przyjaciół. Spędzić czas, być może poprosić o pomoc i uspokoić się na tyle, żeby to coś, co się tu nie dzieje lub z czego się nie możecie wyleczyć, żeby tak z Was zeszło, żebyście mogli podjąć tu jakąś decyzję. Hmm. Ktoś tu się nie rozwija duchowo, bo nie umie medytować. Albo nie lubi. Nie, że nie umie. Nie lubi. O, umieć to się można nauczyć, ale to Wy byście się nawet nie chcieli uczyć. Czasami tak jest, że ludzie nie, nie mogą leżeć by, tak, no... Leżeć, siedzieć, no, że, że się nie da. No, są tacy ludzie, że ciężko jest wyłączyć myślenie i, ym, i się tak uspokoić na chwilę. Można to wytrenować, ale to trzeba chcieć. No to musielibyście chcieć, wtedy moglibyście to wytrenować. Być może to było do nikogo. Tak tylko wspomniałam. Uważajcie kochani, bo tak jak mówię, przyczyną jakiegoś tu problemu jest oszustwo, kłamstwo, zdrada. Nieuczciwość czyjaś. Jest przyczyną jakiegoś problemu. Zastanówcie się, czy jesteście uczciwi sami wobec siebie, pozostając w dziwnej, nierozwijającej się sytuacji, z której nie możecie się wyleczyć. To się tylko zastanówcie. No dobrze. Misiaczki, baran. raz. Pamiętajcie o lajkach, subach, komentarzach, jeżeli się Wam to do czegoś oczywiście przydaje. I lecimy z barankiem. Baranku, baranku. 29 czer czerwca. 29, 29. Pff. Bo ja mam napisane, bo ja bym w życiu tego nie zapamiętała. W życiu zapomniałabym zaraz. 29 czerwca do 5 lipca. Baranku. Macie fajną też energię, takiej siły. Prze... Patrzcie, niektóre znaki są takie wyplute i bez energii, bez siły kreacji i takie, takie bezsilne właśnie. A niektóre znaki mają ten taki power, tak jak miała waga, tak jak miały przed chwilą ryby, bo też miały tą kartę i tak jak Wy macie też tutaj. Miśki, czy Wy znacie jakieś ryby, Proszę się mi tu przyznać. Bo jeżeli nie, no to, no to i tak, i tak będzie taki sam przekaz, to nie o to chodzi. Ale macie dokładnie te same karty. Te same dwie karty, które przed chwilą miały ryby. Brak rozwoju z cieciusiem. Nie musi być cieciuś, może być całkiem fajny człowiek, ale po prostu się wam coś nie rozwija tutaj. Te same karty miały, miały przed chwilą ryby. Dlatego jeżeli znacie ryby. To no, to coś tu jest na rzeczy, coś tu jest na rzeczy. Rada. Wiecie co, to się odwróciło, więc ja to po prostu położę sobie tu, a i tak wam wyciągnę jeszcze radę. Komunikacja, Uu, miśki. Ktoś tu ma dwa człowieki, a nie musi być. No nie musi być, no nie musi. No to tych króli mam tu trzech, no to może ktoś ma trzy człowieki, ale dobra, nie, nie, to już nie wchodzimy na takie coś, bo to może być jedna i ta sama osoba w trzech energiach. Oczywiście, że tak. Dobra, miśki. Jakiś rozwój. Yy, Boże, jakiś brak rozwoju. No tak, byście przesłuchali ryby, no to byście tam, to tam wymieniałam. No co to może być? No brak związek się nie rozwija. Na przykład. Yy, co jeszcze może być? Studia, praca, yy, z, z ten yy, prywat. O Jezu, firma prywatna. Nie wiem co tam jeszcze, ale nie rozwija się. Coś tutaj nie działa. Może związek, związek albo relacja z jakąś osobą, a potem nagle przychodzi do was rycerz z kielichem. No to tak się zastanawiam, czy to nie jest inny rycerz. Albo człowiek, z którym się do tej pory nie rozwijało w ogóle, przychodzi do was z kielichem. No to ja nie wiem, bo nie mam pokazane, że macie go przyjmować na razie, więc ja nie wiem, co to za człowiek. Chyba, że macie dwie osoby, bo tu jest pokazana jakaś decyzja, być może urząd, idźcie do urzędu, załatwcie coś, albo decyzja jakaś. Strasznie dużo tu jest różnych ludzi i znaków w ogóle, ale wasza rada to jest, no nie wiem, nie przyjmować albo odrzucić jakiegoś króla kielichów. Dlaczego? Bo on cały czas jest niedostępny. Jeżeli chodzi o miłość, związki, otworzenie swojego serca, dalej jest niedostępny. No to jeżeli ten przepiękny król Buław to jest ten sam odwrócony król kielichów, no to co mam wam powiedzieć? No pewnie, że przychodzi z ofertą, ale macie przyjmować? No na razie nie, ale ta karta to jest karta obserwacji. Też, między innymi, takiego wnikliwego obserwowania sytuacji. Być może, macie się przyjrzeć, jakby nie było, przychodzi do was komunikacja, to jest powodem tego, co się tu wydarza, coś rusza, coś się zaczyna dziać, i wtedy macie pokazane, że jakaś dobra wiadomość lub oferta miłości przychodzi od osoby, z którą do tej pory nie było rozwoju. Albo będzie to nie związane z miłością, tylko będzie to związane z pracą, z tam, no nie wiem, z jakimś biznesem, z czymś takim. Czyli nie rozwijało się, nie rozwijało, nic się nie działo i nagle. Wow, dobre wiadomości. Kto wie? Być może z urzędu, bo ta karta była zaraz obok tej, więc może te dobre wiadomości są od jakiegoś urzędnika, czy coś takiego. No to wtedy tak, to nawet nie musi być połączone. Może być tak, że tu dobre wiadomości od urzędnika, tu coś się zaczyna dziać, a tam jakiś dziwny cieciuś nierozwijacz, w sensie, że się z nim nie można tutaj dogadać, w sensie związku, przychodzi, komunikuje się, no to wtedy nie brać człowieka, dlatego że on może być jakimś. Zamknięty na miłość cały czas, ale ponieważ to jest też karta wyboru, wybierania pomiędzy, to gdzieś może być jakiś baranek, który yy, co robi, który ma jakiegoś no, nowego człowieka oraz jakiegoś być może partnera. No, nie wiem którego macie się pozbyć. No, jeżeli macie jakiegoś człowieka z podznaku ryb, tak jak wcześniej powiedziałam, no to to jest osoba z podznaku ryb. No ale to nie powiem wam, pozbądźcie się ryb, a być może u was właśnie ryby są dobre, a ktoś inny jest niefajny. No to, to nie wiem, ale ym, zastanawia mnie, na ile oferta miłości od osoby, która nie dąży do budowania czegoś konkretnego, na ile to jest rzeczywiście konkretna oferta. Natomiast ten. Ten król ostrzega nas, że jakiś mężczyzna czy jakaś osoba nadal nie jest otwarta na miłość. Jeżeli jesteście mężczyzną, to wasza rada jest zastanowić się nad własnymi emocjami, być może wyrazić jakieś emocje. No i być może ktoś tu pije, to to tak mówię na marginesie. No to się zastanowić nad piciem. No za Jezus Maria. Można się do jakiejś um, instytucji zgłosić, pewnie, że można. Dobra, kochani, tak, jak mówię, dużo komunikacji, dużo ludzi, brak rozwoju, ale oferta lub wiadomość. Być może ta oferta będzie właśnie taka, że się zacznie coś rozwijać, ale wy musicie uważać, bo może to być oferta od osoby, z, której do tej, z którą do tej pory nic nie się nie działo, na poważnie. No to chyba się dalej to nie zmienia, no bo ta osoba. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli macie jednego takiego człowieka, to ta osoba dalej jest zamknięta na miłość, albo nie daj Boże, jest mężem innej kobiety, to to już w ogóle nie mówię, albo kobieta ma dwie osoby. No jakby nie było. Um, tutaj tych ludzi jest dosyć dużo, więc ja muszę powiedzieć, że jest możliwość um, jakichś właśnie takich wyborów pomiędzy, bo jest to możliwe. Ale my też mamy kartę urzędów, dobrych wiadomości z urzędu. No więc. Zgłosić się do jakiegoś urzędu, do jakiegoś prawnika. Nie wiem, nie wiem, ale coś takiego można zrobić. Coś tu rusza w tym tygodniu, Baranki. Nie będzie stagnacji. Nie, nie. Będą wiadomości, wieści, komunikacja. O! No, takie troszkę zagmatwane. Może Wy wiecie, co macie. No, Wy na pewno wiecie, co macie. No, ja nie muszę wiedzieć, co Wy macie. By czuliś.

Biki. Co to w ogóle ma być? Co to za diabeł? Albo macie koziorożca, albo bliźnięta waga wodnik, albo właściwie każdy znak. No, czyli niepotrzebnie to powiedziałam. Ale dobra, kochani, przyczyną waszych problemów jest toksyczność ci, Czyli co? Po pierwsze, koziorożec. Znaczy nie, przepraszam. Nie, że toksyczny jest koziorożec. Diabeł, karta diabła. Powiedziałam o koziorożcu, powiedziałam, już odchodzimy od koziorożca. Yy, w sensie, no, niektórzy może rzeczywiście będą odchodzić od koziorożca, bo to jest wasza rada, żeby odejść. Kochani, dobra, nie, nie. Yy, to karta toksyczności, czyli co? Uzależnienie być może od trunków, od No, może być. Oj, może być uzależnionko. Nie mówię, że ubyka, ale może by kogoś zna. Oj, i terapia by się tu szykowała. Ale ktoś nie, znaczy, być może poszedł, ale nie działa w terapii, pije dalej i porażka jest pokazana. No jeżeli macie do czynienia z taką osobą, to odejść to jest jedyne, co możecie zrobić. Ale dobra, abstrahując od uzależnień, może być jeszcze zależność emocjonalna lub finansowa od osoby, to jest też taki myczek, ale MiŚki, no to muszę powiedzieć, ego. Nie wiem, czy wasze, może wasze, może ludzia jakiegoś. Ego w sensie duma, pycha, toksyczne zachowanie, nieładne, nie, nie mówię, że wasze. Być może wasze, jeżeli wiecie, że wasze, to stanąć przed lustrem i co zrobić? Przyznać się. Natomiast jeżeli nie wasze, to osoba, toksyczna osoba. Miśki nie, no nie i koniec. I patrzcie, co się dzieje. To pod warunkiem, że macie toksyczną osobę, ja nie mówię, że wszyscy mają. Może być też jakaś inna zależność albo zachłanność, albo kuszenie. Coś z pieniędzmi, z seksem, z jakimiś właśnie używkami, ale to takie wszystko. Takie, co jakbyście byli osobą wierzącą, to byście powiedzieli oj to grzech. O. Takie, co diabeł by was kusił. Ludzkie, cieliste. Cieliste, to tak się nie mówi. Cieliste to kolor był. Cielesne, Boże, cieliste. Cielesne. Co nie znaczy, że cielesne rzeczy są złe, ale jeżeli kusi, a nie, powie, a nie jest dobre dla Was, no to wtedy już no, no nie jest dobre. No i tyle, no Jezu. Zależność poza tym. I teraz tak. Mamy człowieka. Ja wcześniej powiedziałam o terapii, która się nie udaje, ale już nie wracam do tematu, bo już raz to powiedziałam. I teraz tak. Człowiek może podjął decyzję, a może byk podjął decyzję, yy, i teraz tej decyzji żałuje. Żałuje czegoś, co byk, by, by, albo byk, albo człowiek, nie, nie wiem, kto z Was. Miśki nie będę nawet zgadywać. Ktoś żałuje jakiejś decyzji. A może trzeba było inaczej się zachować. Może trzeba było jakoś inaczej tu co to rozegrać. Może trzeba było spróbować jeszcze raz. Może ta decyzja i to jakieś takie, takie zrobienie czegoś tak, odcięcie, może to nie było dobre. I teraz byk albo człowiek siedzi i co? No, może nie tyle rozpacza. Co czuje się przegrany ten człowiek, który to zrobił. Czyli prawdopodobnie osoba, która zachowała się toksycznie, źle, niefajnie, z ego, z poziomu ego wyjechała z czymś dziwnym. I teraz pokazuje, no dobra, decyzja podjęta. Tu jakaś dyplomacja jest pokazana, jakieś porozumienie, nie wiem, rozwód, co to jest? Rozwód. Prawnicy. Mediacja, no to ja wymyślam, ale to może być cokolwiek. Ja nie wiem, i gdzie wy to macie, ale, ale coś zostało tak właśnie załatwione, i teraz ktoś siedzi, żałuje i uważa, że przegrał. Bo może trzeba było inaczej zrobić. Żałuje. Rozstania żałujecie? Nie, nie wiem, czego, może nie wy żałujecie, może druga osoba. No to wtedy wiecie, że żałuje i że chciałby, chciałaby, żeby było inaczej, i ta osoba czuje się przegrana zupełnie. Miśki, rada dla byczulisia, odejdź, zostaw to, nie warto. Albo to jest dziwny dziabdziacz, w sensie to toksycznego związku, albo są to wasze lęki, wasze słabości, o, co by to nie było. Co by to nie było, jeżeli jakoś umiecie to dopasować do siebie? Bo tak jak mówię, to jest diabeł, diabeł to jest szerokie coś. To może, mogą być to osoby, to mogą być wasze wewnętrzne lęki, jakieś kuszenia, jakieś dziwne, ale to mogą być też sytuacje międzyludzkie. Więc co by to u was nie było? Odejdź, zostaw to, już nie myśl, już, już warto. O tym po prostu zapomnieć i emocjonalnie się odciąć. Ktoś przegrał, okej, okay, to zamykamy rozdział. Nie myślimy o tym, odchodzimy. Pa! Jest rada dla byka. Miśki to trzeba będzie zostawić. Co by to nie było u Was? Nawet jeżeli to Wy jesteście osobą, która żałuje i czuje się przegrana, nieważne, też trzeba to zostawić. To nie jest mądre. Znaczy, mądre, Jezus, Maria, emocje to są emocje. To nie jest dobre dla was w tej sytuacji, żeby na przykład myśleć, a może trzeba było inaczej, a może to odwołać, a może coś tam. Nie, 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 nie. zostawić to. Tyle, koniec tego już nie ma. Przynajmniej nie powinno być, no bo na razie jest, pokazuje się u was. Nie, 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 zostawiamy to, odchodzimy. No. Jeżeli ktoś ma sprawy urzędowe lub prawne, lub jakieś sądowe, lub coś takiego, i coś tu będzie jakaś przegrana, no teoretycznie też jest pokazane odejść i zostaw to już, ale to, to tutaj, tak jak mówię, ja nie daję porad prawnych, bo ja się na tym nie znam. Jeżeli wam powie prawnik, że warto się odwołać, no to prawnika słuchajcie, a nie mnie. Ja wam tylko mówię, jakie mam karty. Natomiast, kochani, yy, nie warto już emocjonalnie wchodzić w tą sytuację, nie warto, nie warto tego już rozgrzebywać i zastanawiać się nad tym, co by było, gdyby. Bałabym się, że jeżeli byk wymyśli nagle jakiś, wpadnie na pomysł racjonalizatorski, żeby do kogoś wracać, żeby kogoś przepraszać, żeby kogoś przyjmować, kto przychodzi i przeprasza, to, że byk na tym źle Wyjdzie. Przegra. Uważać. Uważać. Karta. Zostaw to, to jest wasza rada. Odejdź. No, i bliźnię... Jest tak szybko. Ile ja gadam? Godzina 20. I bliźnięta, kochani. I potem szybciutko wybierz kartę i będziemy kończyć. No. I wtedy idę gotować tą moją zupę. Jezu, jak się nie mogę doczekać. Uwielbiam, słuchajcie, jak ja lubię ostro. Jezu, jak ja lubię ostre potrafię, Boże. Najostrzejsze, jakie jadłam, no to te, co sama zrobiłam, ale tak z takiego, z jakiejś kuchni, w sensie, wiecie, kuchnia jakaś, to indyjskie. Te takie sosy madras, windalu, takie, wiecie, te takie super sosy, Jezu, jak ja to lubię. Boże, no, tak mam. Także się nie mogę doczekać z zupki. Sorry, bliźnięta. Bliźnięta robię. Tak, bliźnięta. Sory bliźnięta, że tak. Pitole przed wami. Już, już, misiaczki. Już patrzymy. Od 29 czerwca do 5 lipca. U, dwie karty się wzięły. No, bliźnięta, i Wy macie tą samą energię, co kilka znaków, które ostrzegałam, i Was też będę musiała niestety ostrzec. I Was też będę musiała ostrzec. Hm. Co to się dzieje w tym tygodniu, rany boskie? Albo się ludzie będą kłócić, albo się nie daj Boże bić. No to ja mam nadzieję, że nie. Albo będą zrywać jakieś. Może to jest dobry, dobry ten, ten tydzień do zrywania romansów takich niefajnych. Jaka jest dla Was rada? O Jezu. Dobra, bliźnięta. Kochani, to jest trudna sytuacja tutaj. Bo wygląda na sytuację rodzinną. Ale wiem, że nie wszyscy z Was mają rodzinę. Znaczy, rodzinę mogą mieć wszyscy, tylko chodzi mi o taką własną rodzinę w sensie. A może chodzi o rodzinę w Waszą, taką w sensie, ojciec na przykład. I jakieś dzieciństwo negatywne. Też może być. Takie coś mamy. Negatywne dzieciństwo, problemy z dziećmi. Ym... Co jeszcze chciałam powiedzieć? Yy, o Jezu, no, takie emocje, w sensie, na przykład mamy żonę i męża, i chcą się rozstać, albo przynajmniej jedno się chce rozstać, i patrząc na przeszłość wspólną, nawet nie pamięta dobrych chwil, pamięta tylko te złe. Czyli takie. Zafiksowanie się trochę na tych, na tych, tylko to złe, pamiętam, tylko zło było między nami. Ja nie pamiętam kiedykolwiek jakiejś miłości między nami, pamiętam tylko zło. No to tego typu energia jest powodem tego, co się tu dzieje: albo problemy z dziećmi, albo problemy z dzieciństwa. Nie mówiąc o jakimś piciu alkoholu nadmiernym, ale nie musi być. Ale problemy z przyjaciółmi lub z rodzeństwem też może być. Alternatywnie, jeżeli żeście się jeszcze nie odnaleźli, brak powrotu kogoś z przeszłości. O, albo jakaś negatywna przeszłość. Dobra, to jest przyczyna tego, co się tu wydarza, więc ta, wymieniłam Wam kilka rzeczy, może wyzłapiecie, które jest Wasze i, i będzie Wam łatwiej to później jakoś dograć. Dobra, kochani, no co Wam powiem? Macie tą samą kartę yy, odwróconej buławy, co wiele znaków miało. Czyli co. No co się tu może zadziać? Jezus Maria, no. no, no, no Okej, okay, no w najlepszym w najlepszym, tym. Ojejku, przy, nie przykładzie tylko w najlepszym razie. Dobra, ja trochę nie umiem mówić dzisiaj. W najlepszym przypadku zakończenie takiego niefajnego romansu. Na przykład, ktoś miał rodzinę i dzieci. I. Z powodu tej rodziny i dzieci musi zakończyć jakiś romans. O, o, takie coś. To to, no, to, no trudno, no to, to trzeba. To wtedy, no, to, no Jezu, trzeba. No ktoś chce, to chce, to zakańcza. No i no niestety, no, jeżeli z wami zakańcza romans, bo wraca do rodziny, wy to musicie przełknąć, a jeżeli to wy coś zakańczacie, no to zakańczacie. No i tyle. Kochani, gorzej, jeżeli mamy yy, złość. Graniczącą z nienawiścią, kilka znaków to miało. Już nie pamiętam. Rak to miał, panna to miała. Nie pamiętam, kto tam jeszcze to miał, ale kilka znaków miało takie coś. To, co mówiłam, że złość, nienawiść, rękoczyny, zakończenie romansu, jakieś dziwne, takie seksualne energie, niefajne. I jeszcze mówiłam, że brak. Takiej energii, krea takiej, takiej kreatywności, tak. to dla, dla artystów zwłaszcza lub ludzi, którzy mają pasję, to tak klapnie w tym tygodniu I, i, i się nie dzieje tu. Dobra. Problemy seksualne? Ja tego nie mówiłam przy poprzednich znakach, ale tu jest możliwe, bo przy tym jest jeszcze jakiś mężczyzna. Problemy seksualne? No, nie, nie. Dziwny romans. Miśki, dobra, to będzie musiało klapnąć. Słuchajcie, jak jest gdzieś jakiś astrolog, to napiszcie w komentarzach, co się będzie działo w tym tygodniu, oprócz tego naszego Merkurego, że wiemy, że nie ma komunikacji. To wiemy, ale co jeszcze? Jakieś, co? Dziwne, takie agresywne, drastyczne. Patrzcie, wieża obok tego jest. Klapnie Zakończy się. Um, odarcie ze złudzeń. Nie, nie. Ja już, ja już tu nie, nie łudzę się człowieku, że z tobą dam radę. Koniec tego romansu. Nie ma sensu. Albo z, albo wieża spadnie, że się ktoś dowie o czyimś romansie. No to, to, to mam nadzieję, że nie. No ale. No, teoretycznie no, to jest takie niebezpieczeństwo. Słuchajcie, co jeszcze? Teraz zaczynam myśleć, że może ta energia jakoś ze świata przyjdzie i to złość będzie na nasza, nasza znaków, nasza ludzi, na sytuację ze świata. Złość. Takie poczucie, że mam dosyć w ogóle, i idę w pieprze to. Nie wiem, co to będzie. Nie, nie zgaduję, ani nawet nie zgaduję. Ale miśki to się musi zadziać. I teraz tak, jedną rzecz Wam powiem. To, żeby się coś mogło zadziać poza Wami, czyli na świecie, w Europie, nie wiem gdzie, coś gdzieś walnie i się dowiemy w przyszłym tygodniu, no to to, to na to nie mamy wpływu. Jeżeli na przykład by wyszło na jaw, że osoba, którą jesteście zainteresowani ma żonę, ma męża albo Was, nie daj Boże, Was zdradza, no to, no to wiadomo, że tego też nie będziecie mogli wy, jakby kontrolować, no bo to też poza wami się dzieje. Ale jedną rzecz spróbujcie kontrolować w tym tygodniu. Jeżeli by jakiekolwiek rzeczy się działy, zwłaszcza w partnerstwie lub w rodzinie, ale może też pracę, powstrzymajcie się, błagam, przed taką agresją, kłótnią, darciem się. Jeżeli by cokolwiek, cokolwiek takiego Wam przyszło, że żebyście chcieli, to powstrzymajcie się, bo to mogłoby być takie rzeczywiście nieprzyjemne, ale, ale dzieje się to, a potem wy pokazujecie mi jakiegoś pomocnego mężczyznę albo spokojne emocje, uspokojenie. No, panna też coś takiego miała. Najpierw tak coś walnie, czy coś tam się nie uda, nóż w plecy. A potem, wow, wielka miłość, coś tam, co no to, no to, no to, no to ja nie wiem. No, u was też takie, potem takie opiekun, dobry mężczyzna, dobry przyjaciel, kochający, wyrażenie jakiejś miłości mąż, ojciec, nie wiem pomocna osoba, pomocna dłoń lekarz ale dobry, taki w sensie taki empatyczny nie taki receptowy, tylko taki empatyczny. No już nie wymyślę, co jeszcze, ale pomoc, pomoc, miłość, wsparcie. No to to jest dobra karta. No tylko, że jak ja to mam odnieść do tej wieży i do tego dziwnego... Ja tak trochę myślę, że zakończenie jakiegoś dziwnego romansu, coś, co w ogóle nie ma prawa istnieć i to już tak musi walnąć, to już jest tak, że nie, 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 to to już koniec, to to już nie ma szans. A potem jakiś się tu wyłania... Mężczyzna. Mężczyzna albo kobieta to nieważne, ale jest pokazane, pokazana osoba, opiekuńcza osoba, i spokojne emocje, tak jakbyśmy idziemy dalej do, do, ku końcowi tygodnia i nagle taka, taka błogość, spokój, albo przyjaźnie, albo miłość, albo wsparcie, tego typu rzeczy. No. Patrzcie, jakie to jest ambiwalentne. Tak samo miała panna, nie pamiętam, jak miał raczulisz, ale no dobra. Misiaczki, waszą radą jest po pierwsze, Skupić się, jeżeli macie rodzinę w domu, skupić się na jakimś konflikcie, jeżeli będzie konflikt w rodzinie, w domu. Jeżeli będzie, no nie, że macie się skupić, nie ma konfliktu, aby się skupiacie i wywołacie konflikt, na no broń Boże. Jeżeli pojawi się lub jest już konflikt w domu, albo rodzinnym, albo rodzinnym, o Jezu, w waszym, mąż żona, dzieci, albo w domu rodzinnym, w sensie rodzice, rodzeństwo i tak dalej. To skupić się na tym konflikcie, no nie tak w sensie skupiam się. Wow, jaki konflikt, tylko na rozwiązaniu konfliktu. No przecież o, o tym mówię, no wiadomo. Ale jeżeli gdziekolwiek jest jakiś bliźnia, jakieś bliźnięto, które mogłoby mieć pasję i romans, lub chęć romansu z człowiekiem, który ma rodzinę, miszki nie. Ja mam pokazane, żeby wam powiedzieć: nie rozbijaj tamtej rodziny. Ja wiem, że to nie jest wasza odpowiedzialność. Ja, ja to rozumiem. To jest odpowiedzialność tego męża albo tej żony, że odrozbijają swoją rodzinę, ale wy nie musicie w tym uczestniczyć. Wy możecie powiedzieć nie, to rozbijaj sobie, bądź cieciem, albo cieciówką. Ale ja ci w tym nie pomogę. Ja nie chcę takiej karmy brać sobie na plecy. Być może to było do nikogo, ale chciałam to powiedzieć, kochani konflikt rodzinny albo z dzieciństwa ja wam powiedziałam że dzieciństwo się kłania albo w ogóle dzieci dzieci dom i tak dalej i zająć się tym tam coś naprawiać być może tylko wewnętrznie naprawiać to nie musi być rzeczywiście w domu to może być w środku z dzieciństwa tam naprawiać a potem dopiero yy, zajmować się innymi sprawami miśki tyle no, zaczęliśmy, kurde, od raczulisia i skończyliśmy na bliźniętach i jeden i drugi znak, podobna, podo, podobne te energie. mówię, kilka znaków ma tą odwróconą buławę. No, ja się nie spodziewam, że kilka znaków ma jakieś problemy seksualne. Ja raczej podejrzewam, że to jest złość, a to jest bardziej możliwe. Zwłaszcza jeżeli się coś globalnie jest. Nie. Co by się globalnie mogło dziać teraz z tym tego? Ja sobie nie życzę, ja chcę jechać do Polski. Ja sobie nie życzę, żeby się coś działo globalnie teraz, ale miszki wyjdzie coś na jaw, może. Chociaż nie miałam takich kart, żeby coś wychodziło na jaw, to chyba nie. No to skąd to wkurzenie, skąd ta złość, skąd, co to w ogóle jest? Albo wszyscy będą nagle kończyć dziwne romanse, albo nie wchodzić w dziwne romanse? Bardziej, bardziej mi pasuje, jeżeli to jest kolektyw, czyli większość z was, którzy słuchacie, którzy mieliście, no nie większość, ale duża część z was, którzy macie tego typu energię, to raczej stawiam na złość i szlaczek, który nas trafia, niż na jakieś romansowe rzeczy. Ale no. no chyba się dowiemy w tygodniu. No zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, kochani, wybierzcie karty od 1 do 3. I zrobimy szybciuteńkie sprinciarskie. Wybierz kartę. Kochani, tak jak powiedziałam, ja jutro chcę zacząć nagrywać na lipiec. Um, ale słuchajcie, dajcie mi tak. Bądźcie cierpliwi. To, to będzie to w ciągu tygodnia się wszystko pokaże. Pewnie wcześniej. No, jak jutro zacznę, no to może skończę do środy, ale weźcie pod uwagę, że yy, no, trochę mam teraz więcej pracy przed urlopem niż niż normalnie i ja się staram tylko czasami po prostu już nawet nie dam rady wiecie fizycznie w sensie ale no postaram się to ogarnąć w ciągu kilku dni no nawet jak mi się spóźniła i pierwszego czy drugiego się ostatnie pokażą filmiki to po prostu mi wybaczcie nie będę na razie nagrywać żadnych innych dodatkowych rzeczy nie wiem czy będzie miś w poniedziałek mam w planie więc chcę zrobić postaram się zrobić ale na razie to tak, raczej się skupię na tych lipcowych czytaniach. Także no. Dobra, lecimy. Jedyneczki. Dodatkowy przekaz na ten tydzień, kochani, to jest, dobra. Tradycyjnie karta anielska, czyli na miłość. Jezu, ta karta tak strasznie chciała wyjść, no ale dobra. No dobrze. U. Wow. Jedyneczka. Kto wybrał jedyneczkę? Ręka do góry. Proszę, proszę, proszę się przyznać. Miśki, no kurde. Nie dość, że macie radę, że macie flirtować, no chyba po to macie flirtować, żeby dostać w tym tygodniu tą dwójkę kielichów. Miśki, dwójka kielichów. Dobra, możemy mówić o miłości i obratnych duszach. Możemy, nie musimy. Możemy mówić o małżeństwie, możemy mówić o związku, który już macie, ale możemy mówić o tym, że jak będziecie z kimś flirtować... Może się rozpocząć od flirtu. To będzie dwójka kielichów z tego. Tak jakby pojawiło się coś, być może u kogoś, co się zacznie od flirtu, a może zakończyć na miłości. Weźcie pod uwagę, że są również tu przyjaźnie pokazane, wsparcie, taka miłość, no, nawet do dzieci. W razie, gdyby, gdybyście powiedzieli: O nie, 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 ja nic nie mam. No, ty może przyjdzie, a jeżeli nie przyjdzie, to może być inny rodzaj miłości. To by nie musiała być wtedy romantyczna miłość, to jest piękna miłość, czysta, ale nie musi być teoretycznie romantyczna. Ale wasza rada, znaczy rada, no jejku, no nie że rada, ale druga karta, ta anielska, mówi, żebyście flirtowali, żebyście dawali ludziom tą taką lekką energię takiego właśnie flirtu. Dawali w sensie, angażowali się w takie, no nie chamskie flirty rany boskie, masz fajną dupkę, tylko takie hmm, coś tam, coś tam. Ja nie umiem, ja to już po latach to już zapomniałam jak się flirtuje, ale wiesz o co chodzi. Jezu. Yes. No dobrze, jedyneczki chyba się cieszą. A dwójeczki zamiast się flirtować, to się będą kłócić albo bić. Miśki. Piątka była dobra. Walka, walka kłótnie. No to błagam, zwłaszcza jeżeli mieliście tą nieszczęsną, odwróconą buławę, jeżeli mieliście i wybraliście dwójkę, to weźcie uważajcie, dlatego że to, żebyście się z kimś nie pobili, albo żebyście nie mieli jakiejś strasznej awantury, w sensie złość, walka itd., tak dalej, itd., tak dalej. ale dobra, abstrahując od takiej energii, być może ktoś będzie walczył lub rywalizował o jakąś miłość, a może to w pracy ktoś tu będzie walczył. Walka jest pokazana. Walka może być dobra i zła. No... No nie wiem, jaka będzie u Was. No na pewno uważajcie na tą złą, ale jeżeli musicie zawalczyć o coś, no to może będziecie. A karta anielska mówi nam, żebyście z... Ojejku, to jest... Ta karta... Oj, dobra, ja pierdziele nie mogę się wysłowić. Miesiąc miodowy jest tytuł tej karty i mówi tak... Yy... Cieszcie się czasem spędzanym razem, tym cudownym czasem wolnym. O, właśnie, czas wolny. Cieszcie się. Kochani, żeby nie było jaj, że się pokłócicie z okazji czasu wolnego. To znaczy, tu wszystko pięknie ładnie, a tu nagle sobota i bam, będzie kłótnia, bo się nam kurna nudzi. No to nie, no, cieszyć się czasem wolnym. Pojechać na wycieczkę, nad morze, nie wiem, gdzie co tam macie, nad rzekę. Czy co wy tam macie, czy w góry? Pojechać, cieszyć się czasem spędzanym razem, ale no może się nie kłócić. Dobra. A może będziecie jakieś te yy, wycieczki zagraniczne? No. O, może się o to pokłócić, gdzie jechać za granicę. Bo jedno powie, że chce jechać do Toskanii, a drugie powie, nie jadę do Włoch. No i się pokłócicie. No. Nie, nie, nie. Dobra, kochani, patrzcie tu. Trójeczki mają, wybierz w końcu te jedne drzwi, albo to jest rozdroże, tylko że na tej karcie są drzwi, nie drogi, tak jak normalnie w tamtych innych kartach, tylko drzwi. Wybierz w końcu te drzwi. Masz, macie dwoje drzwi, wybierzcie jedne z tych drzwi. Czyli ym, no, jesteś na rozdrożu, wybierz drogę, ale jak wybierzesz drogę, to już nią idź. Nie stój z plecakiem i z kanapkami. Tylko idź tą drogą. Co ciekawe, i trochę to ma sens, nie powiem. Karta anielska mówi: Bezpiecznie jest kochać. Otwórz swoje serce, aby dawać i otrzymywać najwyższą energię ym, ze wszystkich, czyli energię miłości. Bezpiecznie jest kochać. Miśki, jeżeli ktoś się boi kochać, w sensie obawia się zranienia czy czegoś takiego, to ta karta mówi, Wybierz tą drogę i idź w to, wejdź w to, zrób to, bezpiecznie je kochać. Zdecyduj. A może ta karta mówi, żebyście od kogoś odeszli, po to, żeby znaleźć prawdziwą miłość? Nie wiem, ale jest to do przemyślonka. No dobra, lecę gotować. zupkę. Misiaczki, ja się z Wami zobaczę na czacie, bo ja będę, mam nadzieję, jakoś tam dosyć dostępna na czacie, bo chyba, chyba zdążę już wszystko zrobić do tej pory. I tak jak powiedziałam, myślę, że jest szansa, żeby już jutro pierwsze, pierwsze lipcowe się ukazały. Mówię szansa, bo jakby się nie ukazały, to nie płaczcie, to wtedy będą w poniedziałek. Ale postaram się, żeby może jutro się już pierwsze lipcowe ukazały. Także cierpliwości i misiaczki to będzie kilka dni i wszystkie będą na kanale. A na razie buziaczki, pozdrowionka, No, papa, pa. pa misiaczki.